Program Powiększenie, Łukasz Chybiński. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W naszym studiu kandydat na prezydenta Zielonej Góry Jacek Budziński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze. Ja widziałem takie zdjęcie czy grafikę, która pokazuje taki wzniesiony kciuk do góry. To ma być logo Komitetu Wyborczego Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego. Zgadza się? Tak, to już jest logo, będziemy stosowali. Weźmy z założenia, że ten facebookowy kciuk jest takim symbolem nastrojającym optymistycznie i oczywiście osoby, które współpracują ze mną w sztabie wyborczym, wpadły na pomysł, aby tam umieścić nazwy nie tylko Zielonej Góry, ale wszystkich sołectw, które zostały do Zielonej Góry przyłączone, ale także wyrazy, które są chyba bliskie każdemu. Darmowe Wi-Fi, kultura, przedsiębiorczość, praca, oświata. Miało się to dobrze kojarzyć, sądzę, że cel został osiągnięty i to będzie logo naszego komitetu. A ten wzniesiony kciuk obrazuje nastroje, optymizm, nastroje, jakie panują w Prawej i Solidarnej Jacka Budzińskiego? Tak, tak. No, właśnie kończymy tworzyć listy wyborcze. Oczywiście czeka nas jeszcze kwestia zebrania podpisów, ale to przy naszych możliwościach organizacyjnych to nie jest jakiś wielki problem, tym bardziej, że spotykam się z wieloma takimi bardzo pozytywnymi komentarzami ze strony mieszkańców w momencie, kiedy dowiedzieli się, że startuje na prezydenta i ze zebraniem podpisów nie będziemy mieli żadnych problemów. Celowo opóźniliśmy kwestię rejestracji list, bo chcieliśmy zbudować je jak najlepsze. Rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, z różnych środowisk, sami się do nas zgłaszali. Dlatego woleliśmy chwilę odczekać, nie na chybcika tworzyć te listy, tylko zaprezentować taki kandydat, na których mieszkańcy będą głosować z różnych przyczyn. A mógłby pan zdradzić, no pewnie nie jest to tajemnica, bo zielonogórzanie, którzy śledzili wydarzenia z ratusza i to, co się działo do tej pory w tej lokalnej naszej polityce, pewnie tych kandydatów znają, ale poprosiłbym, bo pewnie jedynki tak, no, są znane. Jedynki są znane, to są sprawdzeni radni, z którymi miałem możliwość współpracowania od kilku kadencji, a więc okręgi w Starej Zielonej Górze będę otwierał oczywiście ja jako kandydat na prezydenta w moim starym okręgu numer 4. Na pierwszym miejscu znajdzie się pani Bożena Ronowicz, pan Piotr Barczak, pani Rona Szymkowiak. Na drugim miejscu za panią Aroną Szymkowiak znajdzie się sprawdzony radny pan Kazimierz Łatwiński. Natomiast jeżeli chodzi o ten okręg trzeci, czyli byłe sołectwa plus Jędrzychów, postawiliśmy na osobę, która jest rozpoznawalna w społecznościach lokalnych, bo tak trzeba tą listę budować. Będzie to pani Wanda Litecka, radna dwóch kadencji Rady Gminy, kiedyś startowała na wójta gminy. Jest to osoba, której wartości są bardzo podobne do wyznawanych przez nas, dostała taką ofertę, przyjęła. Oczywiście staramy się także, aby właśnie w tym takim, wydaje mi się, bardzo ważnym okręgu, czyli tej nowej dzielnicy, na naszych listach były osoby przede wszystkim z tamtych miejscowości, bo to są miejscowości, w których jest społeczeństwo zintegrowane. Oni szanują przede wszystkim samych swoich, że tak się wyrażę. I kandydat narzucony im z zewnątrz niekoniecznie musi się przebić. No właśnie, pan zmierza do tego, o co chciałem zapytać, bo wczoraj Sojusz Lewicy Demokratycznej prezentował kandydatów i o ile niespodzianek nie było, jeżeli chodzi o Starą Zieloną Górę, bo podobnie jak w przypadku Prawa i Solidarnej pojawiają się nazwiska radnych, którzy mieli przyjemność pracować w ratuszu, czy pracować dla mieszkańców w ratuszu w minionej kadencji. Tak, jeżeli chodzi o ten okręg numer 3 obejmujący dzielnicę Nowe Miasto, pojawił się pan Cezary Wysocki, młody działacz Federacji Młodych Socjaldemokratów. Różnie to jest komentowane. Jedni mówią, że to może skończyć się sukcesem, ale to na dwoje babka wróżyła. Drudzy mówią, że to już na starcie strzał w stopę. Znaczy tak, ja pana Cezarego osobiście nie znam. Jest moim znajomym na Facebooku. Czasami sobie coś tam lajkujemy. Ale rzeczywiście czeka go bardzo ciężkie zadanie, bo to, żeby to zrozumieć, trzeba prześledzić wybory do Rady Gminy sprzed 4 lat, albo chociażby wybory do sejmiku, które miały miejsce w listopadzie. Tam najwięcej głosów zdobywają, przepraszam za sformułowanie, tubylcy, osoby, które są rozpoznawane, szanowane. Dlatego my postawiliśmy na panią Wandę Litecką, która obraca się, ona mieszka w Raculi, jest tam znana także w innych miejscowościach starych. Pan Cezary jest z góry skazany na pożarcie? Ja nie mówię, że jest skazany na pożarcie, bo ja nie wiem, jaką będzie prowadził kampanię. Być może będzie miał tak rewelacyjną, że dotrze do duszy mieszkańców tej nowej dzielnicy Nowe Miasto. Natomiast uważam, że taką listę w przypadku każdego komitetu powinna otwierać osoba, która mieszka w gminie,
która jest znana, szanowana i rozpoznawana. Czym Jacek Budziński chce zaskoczyć w kampanii wyborczej? Czym Prawa i Solidarne chce zaskoczyć? Bo ten kciuk facebookowy wskazuje no, chociażby na porwanie młodej części wyborców. Nie, będzie to kampania wielopłaszczyznowa, panie redaktorze. Jesteśmy już obecni w internecie. Otworzyliśmy swoją stronę internetową Solidarna Zgora, gdzie kandydaci naszych radnych mogą publikować te treści, które wykorzystają w kampanii. Ale będziemy także obecni w wielu płaszczyznach takich standardowych kampanii, bo to są takie czasy, że jeden element może nie starczyć. No, dzisiaj już się skończyły wybory, że potrzebna jest tylko ulotka. Oczywiście oprócz tego, że będziemy obecni w szeroko pojętej sieci, tak, w necie, to nasi kandydaci będą spotykać się z mieszkańcami, bo ja zawsze uważałem, że rozmowa z mieszkańcami jest najważniejsza. Sam już mam kilkanaście spotkań z różnymi środowiskami, bo tak to się po prostu robi. Z niektórymi środowiskami sam się omawiałem, niektóre prosiły mnie o spotkanie, no bo sprawa jest bardzo prosta. Panie Jacku, startuje pan na prezydenta. Jaki jest pański program dotyczący na przykład działkowców, tak? Co pan będzie chciał zrobić? Te pytania zaraz się będą pojawiać, a właśnie chciałbym, żeby pan naświetlił chociażby szkic, bo podejrzewam, że te programy będą ujawniane z biegiem czasu, chociaż trochę się dziwię, że kandydaci na przykład wczoraj Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jolanta Danielak pięknie opowiadała o tym, że budownictwo mieszkaniowe, budownictwo socjalne, miejsca pracy, wszystko to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Zielonej Góry. Na pytanie, jak to zrobić, słyszymy odpowiedź. W przyszłym tygodniu zdradzimy fragment programu wyborczego. Wydaje mi się, że skoro mamy takie piękne wizje, to już powinniśmy tym planem w jakiś sposób się pochwalić. Dlatego ja jeszcze nie przedstawiłem swojego programu. Ja wychodzę z założenia, że trzeba to wszystko budować po kolei. Najpierw chcę zarejestrować listy własnego komitetu, potem siebie jako kandydata na prezydenta, a potem możemy rozmawiać o programie. Ten program będzie przedstawiony i to w takiej, znaczy w dwóch postaciach. My mamy gotowy program kilkudziesięciostronicowy, który opublikujemy na naszym profilu internetowym i jeżeli ktoś będzie chciał się z takim szczegółowym programem zapoznać, to proszę bardzo. Natomiast oczywiście główne punkty tego programu będą ujęte w formie takiego konspektu programu. To będzie kilkanaście elementów, które będziemy chcieli realizować, jeżeli wyborcy wskażą na radnych Prawej i Solidarnej Zielonej Góry i mnie jako prezydenta. Pozwoli pan, że ja ten cały program przedstawię w następnym tygodniu, w momencie, kiedy listy będą zarejestrowane, bo właśnie nie chcę powielać błędu chociażby SLD. Tym bardziej, że szczerze mówiąc, no to jest zbyt ważna sprawa, żeby to dzielić na jakieś tam etapy. A proszę powiedzieć, czy w kampanii pojawi się wątek, bo to też jest dość istotne, odniesień do tego, co do tej pory udało się bądź nie udało się zrobić prezydentowi Kubickiemu, bo no, jakby na to nie patrzeć, to jest 8 lat pracy Janusza Kubickiego w Urzędzie Miasta w fotelu prezydenta i to też jest ten pryzmat, przez który oceniają go mieszkańcy, to jest też sposób na to, jak kampanię poprowadzić, bo można kandydata punktować, można się odnosić do tego, co zrobił. Oczywiście. Ja już tutaj, panie doktorze, właśnie w waszej telewizji, w programie Powiększenie wspominałem o tym, że kampania, moja kampania i mojego komitetu nie będzie polegała na całkowitej negacji dokonań prezydenta Kubickiego, bo to przecież nie tędy droga. Ja sam 8 lat byłem radnym, kiedy on był prezydentem i wielokrotnie popierałem, głosowałem za tymi projektami, które uważałem za ważne dla Zielonej Góry i korzystne. Tutaj legitymacja partyjna po prostu była odstawiana na bok, liczył się interes mieszkańców, dlatego poparliśmy chociażby budowę basenu, czy też bardzo ważny element połączenia miasta z gminą. Tutaj nie było żadnej polityki. Trudno, żeby ktoś głosował inaczej. Dokładnie. No, ja bym się wygupił, gdybym na przykład krytykował prezydenta, że nareszcie znalazły się w budżecie pieniądze na wyremontowanie szosy Kizińskiego, o co zabiegałem 4 lata. Już prezydent Kubicki miał mnie serdecznie dosyć i wiceprezydent Kaliszuk, jak ja się w kółko o tym przypominałem. No to przecież powiem, co to źle było teraz? Nie, było dobrze. Ja sam za tym zabiegałem, sam za tym chodziłem. Jest wyremontowane, kierowcy się cieszą. Natomiast to nie oznacza, że nie będziemy diagnozować. No oczywiście, właśnie do tego zmierzam. Diagnozować wad prezydenta Kubickiego, czy też po prostu potknięć. A macie już jakieś tezy, które stawiacie w tej diagnozie? Oczywiście, że tak. No jedna jest najważniejsza. Pan redaktor doskonale pamięta kampanię sprzed 4 lat i hasło Janusza Kubickiego, że stworzy 4000 miejsc pracy i gospodarka głupcza. Tak. No, jak na razie to tych 4000 miejsc pracy nie ma. Nie ma, taka jest prawda. Tu należy rozliczyć prezydenta Kubickiego z tego. Oczywiście mamy strefę w Kisielinie, gdzie inwestują lokalni przedsiębiorcy i chwała im za to, że nie uciekają z miasta, trzeba na nich chuchać i dmuchać. Ale tak naprawdę, jeżeli porównamy tą strefę ze strefą Nowej Soli, no to jest nieba ziemia. Proszę popatrzeć, jednak można za pomocą normalnych instrumentów, takich jak ma każdy urząd miasta,
spowodować, że ci inwestorzy znajdą się u nas. Trzeba naśladować lepszych. Jeżeli pan prezydent Władim Tyszkiewicz był w stanie sprowadzić inwestorów, no to ja stawiam pytanie, dlaczego prezydent Kubicki nie był w stanie tego zrealizować, gdzie jesteśmy miastem większym, jakby nie popatrzył, gdzie mamy lepszą infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Poza tym ja będę przede wszystkim mieszkańcom proponował zupełnie inny sposób rozmowy z nimi, komunikowania się. No, prezydent Kubicki, sam pan wie, bo robiliście z tego materiały, skonfliktował się z wieloma środowiskami. Patrz, nieszczęsny pomysł poprowadzenia drogi przez Park Braniborski. Patrz, też nieprzemyślany pomysł likwidacji zespołu szkół technicznych, gdzie mamy nabór. Patrz, kwestię Parku Liliowego na Jędrzychowie. No i teraz oczywiście temat przebiegu południowej obwodnicy przez Wzgórza Piastowskie. Ja osobiście uważam, że ta obwodnica powinna powstać, powinno się stworzyć obwodnicę Jędrzychowa, natomiast ona oczywiście w żadnym wypadku nie może być prowadzona przez Wzgórza Piastowskie. Trzeba ją jak najbardziej odchylić od tego lasu piastowskiego, chociażby idąc śladem drogi 279 zrobić obwodnicę Ochli, obwodnicę Świdnicy i sprawa jest rozwiązana. Z drugiej strony też szkoda by było stracić pieniądze unijne, które możemy wydobyć na budowę tej obwodnicy, ale to pokazuje, w jaki sposób prezydent komunikuje się z mieszkańcami. On najpierw pokazał pomysł, pociągnięto kreskę przez środek wzdłuż piastowskich, a potem on się dziwi nagle, że setki czy tysiące ludzi przeciwko temu występuje. Ale później pojawił się pomysł referendum, a teraz już słyszeliśmy od protestujących, żeby ten temat na czas kampanii przed wyborami samorządowymi po prostu schować do szuflady, odłożyć, żeby to nowy prezydent i nowi radni nad tym dyskutowali. Zasadniczo ta obwodnica i tak się dobrze pojawi za 15 czy 20 lat. Od tego trzeba zacząć. Ale wcześniej należy... Wtedy nie będziemy już protestować. Słyszałem taki komentarz, wręcz będziemy prosić, żeby jak najszybciej ją zbudowano. Tak, dlatego mówię, sam pomysł budowy ja jak najbardziej akceptuję, ale nie w tym miejscu. Ale nie w tym miejscu, nie przez Wzgórza Piastowskie, tak się trzeba umówić, trzeba ją poprowadzić. Jeszcze na koniec zapytam. Ale tylko dodam jeszcze jedną rzecz, panie rektorze. Ja osobiście, jako Jacek Budziński, zresztą podziela to wiele osób, uważam, że to w ogóle jest temat zastępczy. Prezydent Kubicki wyrzucił specjalnie kwestię obwodnicy, raz, żeby się pochwalić, że ma świetnego pomysła. Nie przemyślał jego sztab, że ta kreska biegnie przez Wzgórza Piastowskie i to spowoduje irytację tysięcy ludzi. A jest to temat zastępczy, żeby odciągnąć uwagę właśnie od realnych problemów. Prezydent się chwali, że mamy 6 czy 7% bezrobocie. No mamy takie bezrobocie, bo ludzie są po prostu niezarejestrowani. Siedzą we Wrocławiu, w Szkocji czy w Niemczech i nie są zarejestrowani jako bezrobotni. To nie oznacza, że my jesteśmy tutaj krainą mlekiem i miodem płynącą, bo wystarczy popytać ludzi, za jakie pieniądze w Zielonej Górze pracują i w jakich miejscach. Dlatego on w mojej ocenie specjalnie też po części odciągnął uwagę mieszkańców od naprawdę ważnych problemów, a tym najważniejszym problemem jest praca dla młodych zielonogórzan, żeby nie opuszczali tego miasta. Kampania wyborcza właśnie te najważniejsze aspekty, tematy w Zielonej Górze na pewno będzie poruszać. Na koniec króciutko, jak wygląda kampania, czy jak wygląda to ubieganie się o fotel prezydenta? Od kuchni. Mocny stres, pewnie się chudnie w jakiś sposób, może się dba o jakiś wizerunek w inny sposób, pewnie, tak? Jak to wygląda? Jak widać, nie wstydzę się tego powiedzieć, straciłem na wadze, ale to oczywiście przede wszystkim zmiana sposobu żywienia, ale także intensywna praca, stres powodują, że człowiek przestaje się zupełnie inne obroty. Ja tu w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim mojej żonie, mojemu synowi i mojej mamie, że mają do mnie cierpliwość, bo człowiek podczas kampanii jest mniej cierpliwy, staje się bardziej nerwowy i dziękuję im serdecznie. Po pierwsze, że zgodzili się na to, abym startował, bo ja się o to ich zapytałem. Ja mam rodzinę i o takie rzeczy najbliższych trzeba się pytać, bo to także odbywa się ich kosztem i że mnie przepięknie wspomagają w tej kampanii, wykazując niebiańską wręcz cierpliwość do kandydata. Jacek Budziński, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panie rektorze. To był program Powiększenie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.